Cześć, ja jestem Lucek. To jest Need for Speed World. Jak pewnie widzicie po tytule, przedstawię wam najlepszy samochód do trasy Stadium and Chase. I w zasadzie do tras w klasie E, które są kręte. I pokażę wam, który samochód jest najlepszy. Ten, który tu widzicie, czyli Scirocco, Volkswagen Scirocco. Jest to najszybszy wóz jak na klasę E w obecnej chwili. I jest najszybszy z tego powodu, że po prostu najlepiej przyspiesza i ma najwyższą prędkość maksymalną. Ale to nie jest samochód, o którym będę dzisiaj rozmawiał. Natomiast pojadę sobie Stadium and Chase na multi raz właśnie w Scirocco i zobaczymy, jak się spisze. No i startujemy sobie. To jest wyścig multiplayer i zdaje się, że nie mamy do czynienia tutaj z żadnym oszustem. Tak jak wspomniałem, Scirocco jest dobrym samochodem do klasy E i jedynym jego mankamentem jest prowadzenie. Skręt jest naprawdę problematyczny. O ile tutaj na prostej idzie nam naprawdę świetnie, tak zakręty będą dużym problemem, szczególnie w końcowej fazie tej trasy. Jak ładnie Sylwia weszła sobie w drifcie, można powiedzieć, widzieliście to? No i zobaczcie, tutaj jestem sobie na przedzie, jest ładnie. W zasadzie chyba mam dosyć kiepskich przeciwników, więc nie zdołam wam tego dobrze pokazać, co właściwie chcę. A chcę wam pokazać to, że na kręte trasy może wygrać, może być lepszy Nissan 200SX, którego wam za chwilkę zademonstruję na tej trasie. On naprawdę potrafi utrzymywać bardzo wysoką prędkość maksymalną na prędkość średnią na tej trasie. Widzieliście, że na tym zakręcie tutaj było naprawdę dużo problemu, żeby utrzymać wóz na torze, na ulicy. Nie tu goni, nie wiem czy to Sylwia. Sylwia, tak. Nawet Sylwia lepiej skręca niż mój Scirocco. Dogania mnie tu chyba. Zobaczcie, ale Scirocco nawet jak nie ma molocha włączonego, to i tak jest szybsze od Sylwii. Sylwia musi jechać z katapultą, z molochami, ze wszystkim, żeby chociaż być gdzieś tam za mną, prawda? To jest właśnie duża, duża zaleta Scirocco. No ale poważną wadą jest skręt i niestety, ale na tej trasie jest bardzo ważny. Tutaj mogę sobie z tymi przeciwnikami poradzić, ale gdyby było Scirocco moim przeciwnikiem, pewnie gdzieś byłoby koło mnie. I jeśli by był dobry gracz też w 200SX, pewnie by był gdzieś tam zaraz przede mną. Ok. I sobie tutaj wchodzimy. Jeszcze zdaje się w klasie E dobrym samochodem na dobrą trasą dla 200SX-a, Nissana 200SX, jest Nordpeleca. To zdaje się jest też klasa E, tak? Jeśli się nie mylę. I o ile ten wyścig sobie wygram, tak czasem jak zdarzy się naprawdę dobry przeciwnik, może być ciężko. No i fajna opcja z tego względu, że klasę E możemy sobie wygrywać bez wydawania ani jednego boosta. Po prostu kupujemy sobie Scirocco albo 200SX i działamy, tak? I za chwilkę będzie tutaj meta. No i jak widzieliście, na wielu zakrętach mam naprawdę duży, duży problem, żeby tutaj w Scirocco dobrze, dobrze wyjść. Natomiast w 200SX pokonujemy te zakręty naprawdę bardzo, bardzo płynnie, bez żadnego jakiegoś tam stresu. I za chwilkę sobie pojedziemy też Nissanem i zobaczymy, czy uda mi się osiągnąć tutaj lepszy czas i czy będę miał jakichś innych przeciwników. Tu już jest koniec wyścigu. Zaraz za mną jest Nissan Sylwia. Chyba nie będzie problemu, żeby wygrać tym razem. I koniec. W ogóle Stadium and Chase, ja bardzo lubię ten wyścig.
Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest fajny. Kiedyś się jeździło go na klasie T3, czyli klasę trzecią. T3, klasa T3. I wypadają tu fajne nagrody. To jest drugi powód. Jakieś tam fajne skill mody, czy części wizualne. To jest fajna opcja. Często tutaj właśnie coś fajnego wypada, jeśli kończymy na pierwszej pozycji. Weźmy sobie teraz Nissana. No i zaczynamy wyścig w 200 SX-ie. Startujemy sobie z Nitrem. Ktoś też tutaj ma 200 SX-a. Szkoda właśnie, że nie ma Sirocco. No i tak jak mówię, mankamentem 200 SX-a jest to, że ma słabe przyspieszenie. Słabsze niż, przypuśćmy, Silvia czy Sirocco. Sirocco to już w ogóle koks pod tym względem w klasie E. Ale prowadzenie. Prowadzenie to jest koks. To jest po prostu konik tego samochodu. I za chwilkę zobaczycie, jak pokonam pierwszy zakręt. Uwaga! Myk! Pierwszy zakręt, jak ładnie pokonany. Doganiam wszystkie tutaj... Oj! Spadaj, koleś! Jak mnie tu rozwalił. Doganiam wszystkie tutaj Silvie. Kurczę! Nie, Kwaściu, ja ci nie dam wygrać. Nie chodzi o wygraną, ale jak się spycha, kurczę, nie cierpię tego. Właśnie to jest najgorsze w klasie E, że zawsze znajdzie się jakiś koleś, który będzie spychał. Jak cię jakiś tak mocno zepchnie, no to już praktycznie przegrany wyścig. No i dobrze. Wiem, że to tak chamsko wyglądało, no ale... Słuchajcie, ja się od pewnego czasu przestałem po prostu bawić. I zobaczcie, jak pokonuje te zakręty tutaj Nissan. Pięknie po prostu. Doganiam dwie Silvie bez żadnego problemu. One skręcają lepiej niż Sirocco, co prawda. Ale gorzej niż mój 200 SX. Chociaż to też Nissany, prawda? Zobaczcie, jak na zakrętach ich doganiam. No i 200 SX ma niestety tylko 200... może pojechać tylko 202 km na godzinę maksymalnie, więc... raczej polecam go na kręte trasy, gdzie naprawdę trzeba się... o, zobaczcie, jak tutaj ładnie pokonuje, jak Silvia tam gdzieś się porozwalała. Właśnie polecam 200 SX-a na kręte trasy, bo tam możemy się wykazać, tam możemy pokonać Sirocco, które cały czas króluje. Ja bardzo lubię ten samochód właśnie pod tym względem, bo ktoś się tak patrzy, kurczę. Ten koleś wygrał w 200 SX-ie, to musi być jakiś cheater, albo coś w tym rodzaju. Nie, ten 200 SX po prostu świetnie skręca, świetnie się prowadzi. Jeśli nie widzicie, albo widzicie, na pierwszym miejscu jest właśnie 200 SX. Dogania go gdzieś tam Silvia, używając power-upu, wszystkiego co się da. Ale 200 SX się nie poddaje, a ich też tutaj doganiam. Zobaczcie, jaka jest różnica tutaj w skręcaniu. I już jestem drugi. Także naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Nie wiem, czy on teraz pojedzie tutaj w prawo, czy może prosto. Dobrze, to ja pojadę tutaj. Niech on sobie tam zrzuca wszystko, co chce. Ja jak pojadę sobie tu naokoło, też nieźle na tym wyjdę i nie rozwalę się o te głupie daszki, o które oni się tam wszyscy porozwalali, zobaczcie. A ja sobie wyprzedziłem, jadąc naokoło. Nieźle, co? Także naprawdę, naprawdę jest to dobry samochód i nawet jeśli na początku zostaniecie gdzieś tam z tyłu, możecie dogonić swoich przeciwników bez żadnego problemu. Właśnie na zakrętach. To jest Nissan 200 SX. Na Nordbeleca jest troszeczkę chyba ciężej, bo tam jest więcej prostych, gdzie właśnie z Sirocco można nam odejść, ale tutaj jest to naprawdę fajna trasa. No i często wypadają tu jakieś dobre części, wiecie? Okej, i dojeżdżamy sobie do mety. Nie wiem, jakiś tam czas miałem w Sirocco, ale pewnie teraz będę miał gorszy przez te ramy na początku. Okej, i dojechaliśmy sobie na pierwszym miejscu, nawet 205 km na godzinę nawet jechałem. Wygrałem 10 molochów, nieźle. Szkoda, że nie ma dzisiaj Nordbelecy, no ale dwóch wyścigów w klasie E niestety sobie tutaj nie pojedziemy jednego dnia, prawda? To jest fizycznie niemożliwe. Także 200 SX, jest to niedrogi samochód, nie wiem, gdzieś tam z 250 tysięcy czy 200 tysięcy kosztuje. Jeśli go nie macie, to polecam jak najbardziej kupić, dealer samochodowy, dobrze. Chyba z 200 tysięcy, już patrzymy sobie tutaj ładnie. Kosztuje
i można na nim naprawdę sporo wygrać, tylko trzeba trafić na te kręte trasy, bo na tych po prostu... Gdzie ty jesteś? No, na początku... No, 200 tysięcy gotówki. Także ja polecam ten samochód, jak macie jakieś tam problemy przy skręcaniu w Scirocco na jakiejś tam trasie, to warto sobie go zmienić. Ja osobiście mam właśnie te dwa samochody, czyli Scirocco i 200SX w klasie E, tylko i wyłącznie. Więcej mi tutaj nie potrzeba. Już wam pokazuję, patrzcie sobie. Scirocco i 200SX. Scirocco, 200SX. I więcej nie potrzeba. Także polecam gorąco. Oczywiście na trasach, gdzie jest więcej prostych, to wygra Scirocco. Nie ma się co tutaj sprzeczać, prawda? No cóż, dziękuję wam za wyświetlenie. Zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World. Na razie.